Perspektywy rynku, analiza techniczna najciekawszych instrumentów finansowych oraz spółek z G20. Kłaniam się serdecznie, Piotr Nejryk, Biuro Maklerskie M-Banku. Zapraszam po dłuższej przerwie na spotkanie dotyczące analizy technicznej, wykorzystania instrumentów do próby odpowiedzi na pytanie, co może nas czekać w nadchodzącym czasie na rynkach finansowych. Zaczynając od najważniejszego rynku, czyli od rynku amerykańskiego, od tego, co się dzieje na Nasdaq, czy na New York Stock Exchange, no to patrząc na wykres S&P, historyczne szczyty ponownie stały się faktem i można zaobserwować tak zwany szkielet zakupowy. Jest to nic innego jak sekwencja rosnących szczytów z tygodnia na tydzień, już mówimy o formacji tygodniowych. Co to oznacza? Jest to ostrzeżenie, a takich już było wiele, byki sobie nic z tego nie robią, jednakże jest to forma ostrzeżenia o tym, że po takiej sekwencji rośnie ryzyko zatrzymania wzrostów korekty. Wskaźnik tygodniowy RSI nie potwierdza ostatnich szczytów, ale to robi od dawna, a ostrza wciąż trwa. Ciekawie prezentuje się Dow Jones, który wreszcie po wielu tygodniach marazmu naruszył, wybił historyczne maksima. Tygodniowa cena zamknięcia wypadła na wysokości 40 tysięcy punktów i tutaj te obawy związane, że Dow Jones nie potwierdzając tego, co robi S&P czy Nasdaq, no, może przygotowywać się do większej przeceny. To, co jeszcze zwraca na siebie uwagę, to między innymi jest zachowanie się obligacji amerykańskich i tak zwana inwersja, czyli sytuacja, w której rentowność krótkoterminowych papierów jest wyższa niż długoterminowych, co jest, no, wskazuje na zachwianie na rynku długu. Jest to związane oczywiście z procesem inflacji, z wysokością stóp procentowych. Jednakże, jak pokazuje historia, tutaj akurat jest wykres rentowności 10-letnich obligacji, one ponownie zaczynają spadać z tygodnia na tydzień, coraz niżej. Piątkowe zamknięcie, jeżeli chodzi o yieldy, było najniższe od lutego, od marca tego roku. No i tutaj na dole widać tak zwaną inwersję, czyli różnicę pomiędzy rentownościami 2- i 10-letnich obligacji. Ta inwersja kurczy się, maleje, ale jeszcze utrzymuje się. Co to może na chwilę oznaczać? Do momentu, kiedy nie ma tak zwanego zjawiska tranzycji, czyli zamiany, powrotu w tym układzie do normalności, czyli tak naprawdę, kiedy długie papiery, te 10-letnie, będą wyżej prezentowane od krótkich, no to tutaj byki mogą trakcyjnie czuć się w miarę spokojnie, ale jak spojrzymy wstecz, to chociażby proces inwersji miał miejsce wcześniej w latach 2006-2007 i kiedy doszło do tak zwanej tranzycji, czyli inwersja zniknęła, tak naprawdę na rynku akcyjnym pojawiły się szczyty. 2007 rok znany jest doskonale inwestorom. Wcześniejsze zjawisko inwersji na rynku długu poprzedziło bessę w 2000 roku. Dlatego też to, co się dzieje na rynku długu, jest ostrzeżeniem w długim terminie, ale jak na razie tutaj wciąż byki mają się całkiem nieźle. Należałoby spojrzeć chociażby na ostatnie mocne zachowanie się benchmarku indeksu małych i średnich spółek. Russell 2000 zamknął się w piątek na najwyższych poziomach w tym roku. Ostatni raz testował te poziomy w styczniu 2022. Czy jest to fake, czy jest to pułapka Hossy? Coś takiego już było robione wcześniej, jednakże jak na razie momentum, czyli ten połączenie siły wzrostów z czasem, z dynamiką, czyli to momentum sprzyja bykom akcyjnym, zachęca do kontynuacji wzrostów. Genialnie byłoby zamknąć tydzień powyżej 2200, otwarta byłaby droga na historyczne maksima. Dlatego też sytuacja techniczna na amerykańskim parkiecie jak na razie wygląda wciąż optymistycznie. Gdzie są te poziomy obrony, których przełamanie wygenerowałoby ponownie negatywny sygnał? Jeśli chodzi o Dow Jones, indeks Dow Jones, to jest to prawdopodobnie poziom 39146, czyli nic innego jak podstawa zeszłotygodniowej okazałej białej świecy. Do tej wysokości tutaj jankeskie byki mogą czuć się względnie bezpieczne, ale dla przypomnienia S&P ma za sobą tak zwaną formację, czy też układ szkielet sakata. Ciekawie prezentuje się sytuacja techniczna kluczowych europejskich benchmarków DAX. Tutaj
widać próbę rozegrania przez akcyjne niedźwiedzie formacji głowy z ramionami. Struktura ta miała szansę się pojawić aż do piątkowego zamknięcia, tak naprawdę w czwartek, piątek wyciąganie, finisz niemieckiego benchmarku najwyższy od ponad miesiąca i otwarcie drogi w kierunku historycznych szczytów. No i pytanie za 100 punktów, czy tak naprawdę to wciąż może być formacją odwrócenia trendu wzrostowego, czy jest tutaj, załóżmy, głowa z ramionami. Oczywiście nie można porzucić takiej koncepcji do momentu, w którym DAX zmierzyłby się z poziomem 18 892, jednakże wygląda na to, że lokalnie wyniki mają ponownie otwartą drogą na północ i to nie tylko są wnioski płynące z tego wykresu, ale także z takich indeksów jak SDAX, czyli benchmark małych spółek, który wybronił się w ostatnim czasie na wysokości wsparcia, czyli w strefie szczytów widzianych w kwietniu. Na chwilę obecną tego typu odreagowanie sprzyja akcyjnym bykom i tutaj jest pretekst do tego, aby benchmark ten chociażby mógł skorzystać z takiego to układu, czyli kanału wzrostowego. Jeśli chodzi o MDAX, tutaj pojawia się koncepcja rozegrania trójkąta. Odwrócona gwiazda poranna, test dolnego ograniczenia tej formacji trójkąta symetrycznego i tym samym zaproszenie do przetestowania górnego ograniczenia trójkąta. Na chwilę obecną jest to popytowy magnes. Należy zwrócić uwagę na fakt, że MDAX zmierzył się z tego typu oporem, przełamanie wsparcia bez kontynuacji. Fake tutaj się pojawił. Jeżeli pojawia się fake, to jest i zaproszenie do wyjścia z tej konsolidacji, co też jest zrobione górą. Dlatego też, przekładając to na ewentualne sygnały płynące z niemieckiego benchmarku, są one korzystne. No i niedźwiedzie nie wykorzystały tak zwanej negatywnej dywergencji. Skończyło się jedynie na lekkiej korekcie. Układ wzrostowy minimów zostaje utrzymany, dlatego też tutaj byki z Deutsche Börse mają zielone światło do kontynuacji wzrostu. Jeżeli chodzi o kakao, należałoby zwrócić uwagę na to, że linia trendu wzrostowego była testowana przez wiele tygodni i wynik prawdopodobnie, bo jeszcze nie jest zakończony test, wynik prawdopodobnie jest z korzyścią dla zwolenników dalszych wzrostów. Stąd też jest i zielone światło do wyprowadzenia zwyżki, przechodząc na wykres dzienny, wyprowadzenia zwyżki w kierunku oporu, który wcześniej był przecież strefą wsparcia, wyprowadzenia zwyżki w kierunku 7900. Dlatego też tutaj wnioski płynące z tego wykresu jak na razie stają się pozytywne. Oczywiście nie można wykluczyć alternatywnego scenariusza, który zakłada, że tutaj kakao rysuje tylko i wyłącznie konsolidację w ramach odwróconej flagi. Tego typu koncepcja mogłaby zostać aktywowana w momencie, kiedy kakao wyszedłby dołem na nowe kilkumiesięczne minima do tej wysokości. Są to okolice 7400 punktów. Do tej wysokości tego typu koncepcja pozostaje jedynie w kwestii akademickich rozważań. Linia trendu wzrostowego jest obroniona, zatem zielone światło do zwyżki także. Ciekawie przedstawia się sytuacja na rynku walutowym. Złoty ponownie pokazuje siłę. USD PLN dzisiaj notowanie poniżej 3,90 i zejście na nowe kilkumiesięczne minima. Tak naprawdę dolar tak nisko był widziany w grudniu. No i jakie są tego konsekwencje? Bo tutaj marazm na rynku walutowym, konsolidacja trwała od grudnia zeszłego roku, od początku roku tak naprawdę USD PLN znajdowało się w konsolidacji. I teraz tak, ostatnie wydarzenia mają dosyć mocny wydźwięk optymistyczny dla rynku akcyjnego, tak się wydaje, gdyż doszło do wyłamania się dołem z tej konsolidacji, tutaj z tej wielomiesięcznej. Kolejna czarna świeca, opór na ten tydzień to 3
96 do tej wysokości sytuacja techniczna przemawia na korzyść dalszego umacniania się polskiej waluty, a to zapewne nie pozostałoby bez pozytywnego wpływu na zachowanie się indeksu WIG 20, czy też WIG, dlatego też sytuacja techniczna, chociażby tutaj wyhamowanie zwyżki na wysokości średniej 200-tygodniowej, wyjście do konsolidacji, o czym była mowa na początku analizy, i kontynuacja ruchu po, to jest wykres długoterminowy, kilkunastoletni, kontynuacja ruchu po wyjściu dołem z tego kanału. Tutaj cały czas w długim terminie w perspektywie pozostaje ruch w kierunku 3 zł. To są oczywiście pomiary czysto geometryczne. Według geometrii, jeżeli chodzi o indeks PLN indeks, to tutaj także ciekawie wygląda sytuacja. Od kilku tygodni trwały, czy też trwają próby zepchnięcia PLN indeks pod linię bez linii trendu spadkowego. Nieudolne są to próby. Na wykresie miesięcznym widać testowanie, utrzymywanie się powyżej tej linii bez utrzymywania sygnału pozytywnego i tak naprawdę jest to na chwilę obecną pozytywny sygnał. Jest to pozytywny sygnał. To przekłada się chociażby na postrzeganie zagranicznych inwestorów naszych aktywów, naszych indeksów. Ciekawie prezentuje się ETF na polskie aktywa. Tutaj można byłoby skorzystać z wyszukiwarki ETF dostępnej od niedawna dla klientów naszego biura maklerskiego. Tutaj znajdź ETF i można wpisać na przykład ETF-y związane, a tutaj to powinna być wyszukiwarka ETF. ETF-y tutaj jest, proszę bardzo, związane z Polską i mamy iShares zamiast i Poland, to są ETF-y nominowane w euro. Zachowanie się tego instrumentu w ostatnim czasie pokazuje, że kapitał płynie w kierunku tych instrumentów. Analiza techniczna jak na razie nie wysyła negatywnych sygnałów. Jest walka o wybicie tegorocznych szczytów, ewentualnie ich pokonanie, które te szczyty są związane chociażby z wcześniejszymi ekstremami o znaczeniu długoterminowym, ewentualnie pokonanie bieżących oporów otworzyłoby drogę z punktu widzenia akademickiego w kierunku szczytów 2017. Dlatego też i ta sytuacja techniczna tutaj przemawia na korzyść akcyjnych byków. Wraz z poprawiającym się sentymentem do małych spółek notowanych na Wall Street czy na Deutsche Börse można byłoby oczekiwać podobnych pozytywnych wniosków odnośnie indeksu SWIG 80. Pytanie tylko, czy jest to uzasadnione, bo indeks ten znajduje się w strefie historycznych szczytów, czyli tutaj benchmark ten od dłuższego czasu pokazuje siłę, pokazuje kierunek, potwierdza HOSSĘ i tak naprawdę SWIG 80 jak na razie nie potrzebuje tego potwierdzenia ze strony niemieckiego czy amerykańskiego benchmarku, z racji tego, że on wyznacza sam sobie kierunek dla rynku. No i teraz tak, SWIG 80 po wybiciu historycznych szczytów wykonał krok w tył, cofka jak na razie w miarę bezpieczna. Wczoraj, w piątek poziomy obserwowane na rynku są zgodne z poziomem wsparcia, strefą wsparcia wynikającą z majowych szczytów, tutaj także z FIBO. Gdzie należałoby się martwić? No, zawsze trzeba się martwić, kiedy doszłoby do załamania wybicia. Tym bardziej, że na wykresie tygodniowym widać tutaj gwiazdę, spadającą gwiazdę, proszę bardzo, wysoki cień, mały korpus. No i ostatnie szczyty nie są potwierdzone przez tygodniowe RSI, ale SWIG 80 ma to do siebie, że zdążył już przyzwyczaić inwestorów do tego typu aberracji i dalej osa trwała. Gdzie należałoby się zacząć przyjmować? Poniżej 25 tysięcy punktów. Dopóki SWIG 80 zamyka się powyżej, dopóty sytuacja techniczna sprzyja. Maluchom, jeżeli chodzi o MWIG 40, tutaj no, było przez czy też jest wciąż niebezpiecznie. Indeks przecież wyszedł dołem z kanału wzrostowego. Nie udało się kilka tygodni temu zanegować tej czarnej świecy. Podbicie w tamtym tygodniu kolejna nieudolna próba zanegowania czarnej świecy, no i cały czas ryzyko wyjścia dołem według kierunku wskazanego po przełamaniu wsparcia, czyli dolnego ograniczenia kanału. Ale jak spojrzymy na wykres dzienny, okazuje się, że wyjście dołem z kanału odbyło się w sposób zachowawczy, neutralny, tak zwany boczniak, horyzont sprawił przełamanie wsparcia, ale nie było tutaj
kontynuacji spadków, nie było konsekwencji. Podaż okazała się jak na razie słaba, a to generuje pozytywne wnioski co do dalszych oczekiwań zachowania w indeksu MWIG40, stąd też neutralizacja na chwilę obecną tych negatywnych sygnałów, które popłynęły. Czekamy na pozytywne. Gdzie szukać pozytywnych? Powyżej 6557. Jeżeli MWIG40 wybiłby w najbliższym czasie ten lokalny opór, no to tutaj droga w kierunku górnego ograniczenia kanału byłaby ponownie otwarta. WIG. Co dalej z indeksem WIG? No bo tak naprawdę waluta pokazuje siłę. Średniaki nie chcą spadać. MSCI Poland także jest w bardzo ciekawym miejscu. No i tutaj WIG jak na razie nie wykazuje negatywnych tendencji. Co to oznacza? Że po wzrostowej fali odpoczynek płaski, a przecież wiemy, że o jakości hossa, jakości wzrostów, o kondycji byków decydują korekty, jak one wyglądają. A ta korekta jest słaba, płaska, bezsilna, że tak można powiedzieć. I tym samym po piątkowym zagraniu popytu, naruszeniu głównego lokalnej konsolidacji jest otwarta droga na północ, a tak naprawdę górne ograniczenie tego kanału ma prawo dalej wciągać. Na wykresie tygodniowym tutaj tygodniowe świece sprzyjają bykom. Jeżeli chodzi o WIG20, to także tygodniowe formacje świecowe sprzyjają bykom. No, pozostaje tutaj cały czas obawa związana z klinem numer 2. Podstawa to 2161. I kiedy należałoby się obawiać zejścia tak nisko? Na ten tydzień poziom obrony jest 2517. Jeżeli w tym tygodniu poziom ten zostałby przerwany, no to wróciłyby obawy związane z ponowną spadkową falą. Na chwilę obecną wyjście górą z tej lokalnej trójkątnej konsolidacji to zaproszenie do zaatakowania tegorocznych szczytów, dlatego też wnioski płynące z tego wykresu, jak i poprzednich, są na chwilę obecną pozytywne. Czas przejść do przeglądu wykresów z akcji, notowania akcji spółek z WIG20, zgodnie z kolejnością alfabetyczną Alior na sam początek, no i tutaj jak na razie konsolidacja, czy jest to podwójny szczyt kończący hossę, czy może jednak forma kontynuacji korekty płaskiej. Tak naprawdę to, co robi Alior, już było wcześniej obserwowane, czyli rozciągnięcie korekty w prawą stronę, wydłużenie jej w czasie i tak naprawdę zakończenie odpoczynku, przygotowanie do wejścia w kolejny impuls hossy. Linia trendu utrzymana jest, kanał wzrostowy obowiązuje, czas trwania obecnej konsolidacji, czy też może zakończonej, no bo tak naprawdę te dwa tygodnie mocnych wzrostu, wyhamowanie pod szczytem, są to elementy sprzyjające akcyjnym bykom. Jeżeli chodzi o rozkład wolumenów, on także pomaga akcyjnym bykom, stąd też wnioski płynące dla spółki Alior są wzrostowe. No i tak naprawdę, jeżeli WIG20 miałby robić kolejną zwyżkę, to głównie za sprawą siły leżącej w bankach, dlatego też tutaj na chwilę obecną bez negatywnych wniosków. Konkluzja dla Aliora pozytywna, mimo iż papier wyhamował pod oporem, ale w średnim, długim terminie długoterminowy kanał obowiązuje, górne ograniczenie to 140 zł, no jest zatem i potencjał. Gdzie się obawiać ewentualnych zmian, czyli gdzie pojawiłyby się sygnały słabości poniżej 90 zł. Allegro. W tamtym tygodniu nie udało się wybić sufitu czarnej świecy, 38,13 groszy. Opór na poprzedni tydzień nie został zaatakowany, ale to jeszcze nic nie oznacza, bo tak naprawdę Allegro wykonuje, jest w układzie ABC korekcyjnym, cofnięcie do poziomu wcześniejszych szczytów. Tutaj jak na razie nic się złego nie stało, także jest i obrona takiej strefy wsparcia, dlatego to jest sytuacja techniczna dla Allegro pozostaje optymistyczna. W drugim terminie 50 zł lokalnie. Brakuje jednak tak zwanego triggera do wyprowadzenia wzrostowej fali. Fajnie byłoby pokonać 38,90. Jest to nie tylko ostatni szczyt, ale byłby to także krok naprzód zgodnie z taką oto linią trendu spadkowego. Budimex, konsolidacja nad linią trendu wzrostowego, sygnałów dystrybucji na chwilę obecną nie widać, czyli tutaj neutralnie. CD Projekt, konkluzja wnioski pozytywne, konkluzja pozostaje taka sama jak i na poprzednich spotkaniach czy też opracowaniach pod tytułem wykres dnia 100 sekund. Jest informacja nowa płynąca z wykresu do wysokości 143,50. Sytuacja techniczna jest pozytywna.
Ewentualne przełamanie, naruszenie w tym tygodniu tego poziomu to oznaczałoby, że potencjał do dalszej zwyżki znacząco by się zmniejszył, czy też wyczerpał, a na chwilę obecną 175 jako magnes wciąż ciąga ceny akcji na północ. Cyfrowym. Na cyfrowym marazm, jeżeli chodzi o długi termin, to tutaj się nic nie zmieniło. Formacja klina, podstawa została już rozegrana. No i pytanie, co dalej, no bo przecież trzeba szukać nowych wskazówek, a nie oglądać się na to, co już było. Jeżeli chodzi o poziom obrony, to one są utrzymane, formacje tygodniowe świecowe nie przeszkadzają bykom w dalszych wzrostach, ale lokalnie widać marazm, jeszcze raz marazm i bez nowego triggera, bez rozbujania notowań ciężko tutaj może być bykom o wejście w nowy impuls wzrostowy, tym bardziej, że wolumeny no, tutaj pokazują odpoczynek i tym samym wnioski są neutralne. Dino na wykresie tygodniowym doszło do wyłamania sufitu czarnej świecy 409,3. W tamtym tygodniu zostało pokonane. Do tego dochodzi przecież sytuacja długoterminowa, czyli kanał wzrostowy, którego dolne ograniczenie jest testowane od dłuższego czasu, jak na razie bezskutecznie, myślę o niedźwiedziach. Stąd też i brakuje tutaj negatywnych wniosków, ale i pozytywnych też brakuje. No przecież Dino od 2 miesięcy konsoliduje się. Próbuje uciec na północ, próbuje wybić 425 zł, nie udaje się i bez spełnienia tego wymogu, jak na razie bez takiego pozytywnego triggera, czyli konkluzja neutralna. JSW, opór na ten tydzień widoczny w postaci sufitu czarnej pokazałej świecy. Jeżeli do piątku 30 zł 56 groszy zostałoby wybite, można byłoby się zastanowić nad porzuceniem tej spadkowej, negatywnej koncepcji bazującej w oparciu o formację trójkąta, wyłamanego trójkąta, zasięg teoretyczny według geometrii to okolice 12-13 zł. Kęty jak na razie pozostają w strefie szczytowej, neutralnie, to jest gwiazda wieczorna, ale wpakowana w konsolidację, czyli bez negatywnych wniosków jak na razie. KGHM fajnie wciąż wygląda na wykresie, może wolumeny zaczęły maleć ostatnio, ale na wykresie dziennym widać, że nie ma tutaj presji na realizację zysków. Konsolidacja w postaci takiej korekty płaskiej zakończona. Jest zielone światło do dalszej zwyżki. Jeżeli chodzi o wykres tygodniowy, świecowy, no to tutaj świece sprzyjają bykom momentum. Także konkluzja optymistyczna. Kruk neutralnie w strefie podwójnego szczytu, bez przełomu. LPP konsolidacja neutralnie w tamtym tygodniu pod koniec. Pojawiła się całkiem fajna biała świeca, zapowiedź wypłaty dywidendy, obroty się pojawiły, ale wszystko to w ramach konsolidacji, czyli sygnały pojawiające się w prostokącie i to jeszcze takim, który trwa od ponad 2 miesięcy, mogą okazać się mylnym sygnałem i tak naprawdę wciąż tutaj bez pozytywnego przełomu. Jeżeli chodzi o mBank, no to tutaj jak zawsze bez z wiadomych przyczyn bez wniosków. Jeżeli chodzi o Orange, tutaj sytuacja techniczna pozostaje bez zmian. Jak na razie byki są w przewadze rosnące ekstrema. Obroty zaczęły rosnąć w ostatnich tygodniach, co skłania ku zadumie, że ten układ konsolidacyjny może się kończyć. Jak na razie bez takiego przełomu, jeżeli chodzi o momentum, bo konsolidacja trwa, ale zgodnie z tym, co Orange pokazywało od dłuższego czasu, to forma takowej konsolidacji może być odpoczynkiem w ramach kontynuacji trendu wzrostowego. Wnioski pozostają optymistyczne. PKSA, tutaj jak na razie niedźwiedziom nie udaje się wywalczyć nic niepokojącego. Jest czarna świeca, długi cień, ale małe obroty, czyli tak naprawdę ona nie powinna straszyć. Ta świeca, konkluzja optymistyczna. Pepco, no męczy Pepco. Widać, że tutaj zwolennicy grania krótkich pozycji robią wiele, może i wszystko, żeby zniechęcić inwestorów do pozytywnego zapatrywania się na papier, ale szczerze mówiąc, to co robi Pepco w ostatnich tygodniach nie zmienia faktu, że trend spadkowy został wyłamany, są przejawy akumulacji, konsolidacji, rosnące minima w długim terminie. No i pytanie, czy nie mamy tutaj szkieletu sakrata o pozytywnym wydźwięku. Mamy tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć spadkowych minimum. No może tutaj jeszcze brakuje ze dwa, co daje do myślenia, że niedźwiedzie mogą jeszcze próbować to ten papier męczyć, spychając na południe. Jest jednak coś, co napawa optymizmem, że strefa 20 zł mogłaby
także sprzyjać odbiciu, czy też zakończeniu korekty tej średnioterminowej. Jest to oczywiście formacja młota, mały korpus, długi cień i zaproszenie do przetestowania tego cienia. Jeżeli w najbliższych dniach 19,52 zostałoby przybite w dziennych cenach zamknięcia, no to niestety kolejnym magnesem są okolice 16,90. PGE neutralnie, ale z takim zadziorem, tutaj można powiedzieć pozytywnym, czyli jest powrót do prostokąta, odpoczynek po ruchu wzrostowym, bez form dystrybucji, białe świece, wyciąganie na zamknięcie tygodnia i tym samym sygnał, że kapitał płynie, inwestorzy widzą potencjał do dalszych wzrostów, czy technika także się pod tym podpisze. No a jeżeli chodzi o układ in-out, czyli fake po wybiciu dołem prostokąta, bez kontynuacji spadków, powrót, który nastąpił w maju, pojawiły się obroty, kilka tygodni korekty, mniejsze obroty, no i tutaj świece sprzyjają kontynuacji wzrostów, 9 zł na celowniku, byków oczywiście może cały czas być. PKN Orlen, trójkąt postępuje, wybicia z niego nie ma, jest też biała świeca, długi cień, czyli wyhamowanie impetu wzrostów i tak naprawdę PKN znowu dotarł tam, gdzie wcześniej, okolice 68 zł i się nic tam tak naprawdę przełomowego nie wydarzyło. To samo może i tym razem się powtórzyć, dlatego też po wcześniejszych pozytywnych sygnałach PKN jak na razie neutralny. PKO BP, podwójny szczyt, zatrzymanie hossy, teoretycznie tak, gdyby nie fakt, że mniejsze obroty pojawiły się dwa tygodnie temu, nie udało się przełamać podstawy tygodniowej białej świecy i jak na razie sekwencja po optymistycznych białych tygodniowych formacji świecowych obowiązuje. Na wykresie dziennym jest zatrzymanie, próba zepchnięcia, tutaj wsparcie to strefa 60 zł, czy nawet 59 i do tej wysokości byki są bezpieczne. PZU neutralnie, chociaż na wykresie tutaj tygodniowym widać gwiazdę wieczorną, kontynuacja w postaci białej świecy, odpowiedź podaży dosyć neutralna, ale jest i ryzyko uformowania się głowy z ramionami na PZU. Jest to trochę może i naciągana formacja ze względu na dynamikę wcześniejszych zmian i to, co się tutaj dzieje. Dlatego też za wcześnie jest, aby rozmawiać o tego typu negatywnych sygnałach. Tak naprawdę PZU dotarł do tych poziomów, wokół których konsolidowało się od początku tego roku, stąd też wnioski neutralne. W sumie mamy okres wakacyjny, nie zawsze musi być jasno i klarownie. No i na końcu Santander, Bank Polska, wyjście górą, tegoroczne maksima, tygodniowe formacje świecowe sprzyjają kontynuacji wzrostów, jest dokąd iść na północ, czyli widać, że tutaj banki są na dobrej cały czas ścieżce na północ, patrząc na milenium, także ciekawie, mocno wygląda na wykresie tygodniowym świecowym i wnioski pozytywne. Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, zapraszam za tydzień. Kłaniam się, Piotr Nejdek, Biuro Maklerskie Banku.